Shalom, witam wszystkich serdecznie na tym wykładzie Erev Yom Kippur Tavshin Pe'alef i jesteśmy tutaj ponownie tak jakby Elitis powiedział, że mamy jakiś zmarszczek więcej na twarzy, ale z nadzieją, że zmarszczek mniej na duszy. Więc właśnie Yom Kippur jest takim dniem, tym najwspanialszym dniem. Taki dzień jak włoski pisarz z kolei Malaparte by powiedział dzień jak ja. Dzień, w którym właśnie chodzi o to, żeby zrobić tą teszuwę, żeby wymazać z duszy jakąś skazę i żeby być właśnie, żeby mieć tą tożsamość, którą poszukujemy. Tą tożsamość albo tą relację z samym sobą, tą najgłębszą, którą można mieć w tym świecie. Więc może tak na wstęp przypomnimy sobie na ostatnim takim otwartym wykładzie Rosh Hashana. Mówiłem troszeczkę o tym, że cały ten okres tych świąt od Rosh Hashana do Shmini Atzeret, do Simchat Torah jest jednym ciągiem, jednym okresem. Semolo tachat le roshi vimino techapkeni, czyli lewicą mnie obejmuje, jest pod moją głową, semolo tachat le roshi, czyli że lewica jest pod moją głową, wiminot chapkeni, a prawica mnie obejmuje. I to jest właściwie tych pierwszych 10 dni, a którego Yom Kippur jest szczytem. I potem od mocy Yom Kippur, który właściwie Shulchan Aruch mówi, abyśmy od razu po Yom Kippur, oczywiście po tym jak przerwiemy już ten post, że potem by trzeba było zrobić jakąś zamiatać tam, gdzie suka będzie stała. Po prostu zrobić jakieś takie małe przygotowanie i tu zaczynamy ten drugi okres, który potem jest oczywiście Sukot i potem ten ostatni dzień albo ten Atzeret, czyli ten dodatkowy dzień, bo jest 7 dni Sukot i potem jest dodatkowy dzień. I my sobie, proszę Państwa, zrobimy jeszcze jeden wykład w tym roku. W tym roku wszyscy jakoś, my oczywiście w Jesiwie od 10 lat się uczymy, więc widzę tutaj kilka nowych imion. Wszyscy są zapraszani do Jesiwi. Mi zresztą będzie też taki nowy cykl, który jeszcze nie jest ogłoszony. Niektórzy w Jesiwi oczywiście już wiedzą, że będzie po świętach każdą niedzielę o 18:00 będzie do końca semestru, czyli to będzie jakieś 12-13 wykładów na temat twórczości Franza Kafki. Już trochę zacząłem przygotowywania i myślę, że będzie bardzo fajnie. Więc może nawet jeszcze przed tym, niż całkowicie pogrążymy się do Pardesu Yom Kippuru, tutaj przygotowałem dla uczniów Jesiwy mały taki prezencik,
ponieważ w piątek przed szabatem jeszcze byłem w żydowskiej księgarni i zauważyłem po prostu Sefer Tehillim im Perush Me'et Rav Shimshon Rafael Hirsch. I na dole jest napisane też Betargum Hadash, czyli w nowym tłumaczeniu. Oczywiście, że Hirsch napisał swój komentarz do Księgi Psalmów po niemiecku w XIX stuleciu i było, jest tłumaczenie na angielski, ale ja nie miałem tego tłumaczenia hebrajskiego. Oczywiście Yom Kippur jest takim świętem, w którym robimy Cheszbon HaNefesh. Cheszbon HaNefesh oznacza, że trzeba trochę pomyśleć o tym, jak Bóg był wobec nas dobry przez cały ten rok miniony. I trzeba się zastanowić głęboko, czy myśmy byli tak dobrzy dla Boga, jak On dla nas. A w Jeszywie oczywiście dążyliśmy stale naprzód i wszyscy jakoś widzimy te postępy w Jeszywie. I kluczowe słowo oczywiście w tej całej filozofii, którą od jakiegoś czasu mamy w Jeszywie, jest w sumie związane z tym jednym słowem, tym słowem, pierwszym słowem tej drugiej Tory, ponieważ ta druga Tora to nie jest... nie mam na myśli Torę Szyba Alpe, bo Tora Szybychtaw i Tora Szyba Alpe to jest jedna Tora, a? To jest jakby wszystko razem, to nie są dwie Tory. Mam oczywiście na myśli drugą Torę, którą jest Księga Psalmów. Księga Psalmów ma pięć ksiąg i Rashi i Tosafot nazywają ją właśnie jako tą drugą Torę. Torę serca. Torę serca. To jest oczywiście jak najbardziej a propos Yom Kippuru, który w sumie jest święto o tym, żeby wejść do Kodesh HaKodashim, czyli żeby wejść do miejsca najświętszego, tak jak Kohen Gadol wchodził do Kodesh HaKodashim raz w roku właśnie na Yom Kippur, to właśnie my byśmy mieli na ten dzień wejść do tego najświętszego pokoju naszego istnienia. I właściwie Rav Samson Rafael Hirsch, jak wiadomo, że tłumaczy to pierwsze słowo, to słowo Ashrei, które trafiło do polskiego, powiedzmy, przez tak naprawdę, jak wszyscy wiecie, przez Septuagintę i później przez Wulgatę. I do dzisiaj tak to jest. Chociaż oczywiście, że bibliści w Polsce już znają ten hebrajski, ale znają ten dosyć ograniczony hebrajski, powiedzmy. Więc nie ma jeszcze tej wiedzy, że są Ashrei w dobrych słownikach hebrajskich ma w sumie dwa znaczenia. Ma właściwie ten bo oczywiście Septuaginta ma makarios, po pierwsze, nawet nie ma to, że szczęśliwy jest człowiek. Makarios oznacza błogosławiony jest człowiek, który potem przez Wulgatę wszedł już troszeczkę dalej, Beatus Vir, czyli tam już jest taki, to Beatus już troszeczkę ma inne filologiczne znaczenie niż tylko i wyłącznie makarios. Ale to drugie znaczenie, to, którą zwraca Rav Hirsch, jest właściwie to naprzód dążąc. To jest oczywiście
To jest cała istota tej księgi. Księga Psalmów jest właśnie księga, która ma nam pomóc dotrzeć do Halleluja. Pierwsze słowo, ostatnie słowo. To oczywiście dla niektórych nie jest nic nowego. Zresztą Rashi, jak za moment Państwu pokażę, pierwszy Rashi mówi o tym, cytuje, tak naprawdę jest to Gemara i ta Gemara właściwie mówi, że w Księgi Psalmów mamy 10 wyrazów wychwalania. I Halleluja jest ten najwyższy wyraz. Ale chciałem Państwu pokazać, to znaczy przede wszystkim jesiwowcom, chciałem pokazać właśnie ten, to jest z tego nowego tłumaczenia Hirsza i tutaj jest Targum Rav Samson Rafael Hirsch, który daje co ad kadima może, czyli że marszuje naprzód, dają tutaj, po prostu, że ashrei jest słowo właśnie tego dążenia naprzód. Right? I tutaj jest basara lashonochel zemer nemar seferze, że właśnie 10 wyrazów pieśni jest w tej księdze i potem Banicoach, Banigum, Banizbor, Bashir, Bahalel, Batfila, Bebracha, Bahodaa, Baashrei, Baaleluka. Czyli ten Halleluja jest ten, to jest Rashi. I tutaj właściwie jest komentarz, Pyrusz, Rav Samson Rafael Hirsch, to jest oczywiście tłumaczenie jeszcze raz z niemieckiego, tłumaczenie komentarza Hirsza, i on daje tutaj micad echad oznacza z jednej strony, prawda? Daje po prostu tą pierwszą, pierwsze wyjaśnienie, i potem mówi tutaj troszeczkę niżej, tu le co ed kadima le hit kadem. Na podstawie przysłów 4.14, 4.23 i 4.19, że lehit kadem, że po prostu, żeby iść naprzód. To jest ta idea. To oczywiście, ja troszeczkę powtarzam, ale może niektórzy tutaj, którzy też tego nie za bardzo wiedzą, pamiętają, to jest oczywiście, że istnieje ta idea już u filozofii Arystotelesa z tego dynamis w energię, ale istnieje to jak najbardziej w Rambamie, w tym pierwszym celem Elohim, ta intelektualna zdolność, która musi być przełożona do ostatniego rozdziału w Morach HaNevuchim, który jest tak naprawdę rozdział o chochmie, o mądrości. Więc to jest ten hebrajski minakoach lapoal. I Abarbanel, Don Yitzhak Abarbanel, który był wypędzony z Portugalii i potem żył w Wenecji, jego syn napisał te dialogi d'amore bardzo istotne, to Abarbanel, który oczywiście napisał komentarz do Tanach bardzo istotny i w swoich takich uwagach komentarzu do Morach HaNevuchim właśnie pisze o tym, że o to chodzi, pierwszy rozdział, ostatni rozdział w Morach HaNevuchim. Więc to jest oczywiście, to jest to, mówię o tym, ponieważ chyba nie ma nic bardziej istotnego w życiu, niż załatwić pewne sprawy, póki się da, póki się da. Bo gwarancji nie ma. My trochę żyjemy w takiej iluzji osobistej, że
że jakie rzeczy są na stale. To jest oczywiście tego rodzaju takie siebie okłamywanie, prawda? Po prostu jakiś wirusik, którego nawet nie widzimy oczami, po prostu już cały świat jest górą nogami. Więc trzeba oczywiście dążyć do tej chochmy, póki można. Pamiętacie ten wiersz, skoro mówiliśmy trochę o poetach, pamiętacie oczywiście ten wiersz o świeczkach Kawafiego, że obyśmy mieli dużo świeczek, prawda, przed sobą. Więc spróbujmy teraz troszeczkę omówić ten najświętszy dzień właśnie w takim pardesze. Pardesze. Czyli zacznijmy od pszat, od podstawowego znaczenia. Podstawowe znaczenie oczywiście jest takie, że Jom Kippur tak naprawdę miał bardzo inny aspekt w czasu świątyni. Wszyscy znacie zwyczaj, że na ślubie, kiedy człowiek ma ten najwyższy moment życiowy, że znalazł tą swoją drugą połówkę, że rozbijamy kieliszek, prawda? I to jest oczywiście znak, że ta symcha, ta radość nie może być całkowita od momentu, kiedy od 2000 lat, od kiedy świątynia była zniszczona. W niektórych domach ludzie zostawiają taki, wszystko jest piękne, prawda, w domu pomalowane, pięknie, tak? Niektórzy zostawiają taki kawałek ściany surowej, jakby powiedzieć, niepomalowanej. I to też jest znak właśnie stałego przypomnienia, że świątyni nie ma. Josefus opisuje, jaki oczywiście był to niesamowity dzień Jom Kippur w świątyni, i my oczywiście mamy Mishnayot, Gemarę, które też wiele wiemy, jak to wyglądało, ale mimo tego romantycznego, trochę dzisiejszego myślenia o Jom Kippur, była Avodat Yom HaKippurim, że tak naprawdę cały Jom Kippur, tak jak Rambam mówi w Mishne Torah, był uzależniony od 43 kropek krwi. 43 krople krwi. Ponieważ teraz jest sprawa jasna, ja teraz ostatnio kiedyś tam zauważyłem, że ktoś się bardzo ładnie wypowiadał na temat oddania, na temat słowa korban gdzieś tam na YouTubie. Ponieważ my dzisiaj mamy ogromną trudność, żeby w ogóle mieć jakikolwiek sens tego zarżnięcia, z dzisiejszego punktu widzenia to są ofiary, prawda? Ofiary, rzeczywiście ofiary, ale to nie jest to, co tak naprawdę było w Beit HaMikdash. Beit HaMikdash, ta relacja, to była relacja miłości, bliskości. To jest to, co, to jest to Lechit Kadem Hirsha, jest tak naprawdę to słowo karow, blisko, korban, zbliżenie, przybliżanie, oddanie, poddanie się. To jest to, co korban oznacza. W szkole, gdzie uczę, właśnie w tym tygodniu taki uczeń mnie zapytał, no ale po prostu zażynanie, ta krew, tak dalej, prawda? O co chodzi? Ja mu mówię, to jest tylko kropla krwi. A ja mówię, co chodzi z tą kroplą krwi? Ponieważ, żeby było tu jasne, korban
jest zaakceptowany nie w momencie, nie wiem, przyniesienie go do świątyni, albo spalenie go na ołtarzu, albo te korbanot, które w części są zjedzone, zjedzenia go. Zaakceptowanie korbanu jest w momencie zerikat hadam, czyli jest pokropienie na zwykle na zewnątrz, bo Yom Kippur jest inaczej, oczywiście ma, wszystko to jest pokazane w Vayikra Pardesu, ale chodzi, że są cztery rzeczy, które są meakew, nazywamy to. Meakew oznacza, że są istotne, że jeśli jedna brakuje, to po prostu korban jest nieważny. I te cztery są szychita, czyli zarżnięcie korbanu, kabalat hadam, przyjęcie tej krwi do uświęconego naczynia, holacha, co oznacza przybliżenie tej krwi do ołtarza, i zrykat hadam, czyli pokropienie krwi na rogach ołtarzu, w zależności, jaki to był korban, w których rogach, i jeszcze ołtarz miał huta sikra, miał po prostu taką czerwoną linię dookoła, i w zależności, jaki to był korban, albo ta zryka była wyżej, albo niżej. Po prostu myślę, że ludzie, którzy nie studiują tych rzeczy, że jest bardzo trudne tak naprawdę wyobrażenie złożoności tego całego, całej tej instytucji, która była Beit HaMikdash. Oczywiście człowiek wszedł i wyszedł transformowany, po prostu zmieniony. Po prostu to była taka rzecz, tak jakby powiedzieć, raz w życiu. Oczywiście nie musiało to być raz w życiu, ale po prostu coś niepowtarzalnego. Przemiana, po prostu de facto, po prostu człowiek, który wszedł i wyszedł, był innym człowiekiem. Ta zrykat hadam jest moment, w którym korban jest zaakceptowany. I teraz Rambam mówi właściwie o tym, przepraszam, tam chciałem jeszcze powiedzieć to, prawda, w tej szkole, nie, ten uczeń zapytał o tej kropli, prawda, o tych kroplach i tak dalej. Ja mówię, że jest to pewne misterium. No, to znaczy, w ogóle dzisiejsze czasy są pozbawione tajemnicy, bo rabin Google wszystko wie. To jest jakby taki jest egzystencja, jest tajemnicą, po prostu absolutną tajemnicą. Więc odpowiedziałem temu uczniu, mówię, Eitan, bo tak się nazywa ten chłopak, mówi, słuchaj, ale ty jesteś też z jednej kropeczki, prawda? Jedna kropeczka, a tutaj, kurczę, duży facet, prawda? Okej, są dwie kropeczki, ale jedna kropeczka wchodzi w drugą kropeczkę i po prostu człowiek się rodzi. Po prostu, więc ta kropla krwi, ta zrykat hadam, nosi za sobą po prostu pewną tajemnicę, którą mi, czyniąc wszystko, to znaczy poznać, teraz myśnajoczy uczymy koczym, będzie taharot, poznamy wszystkie te rzeczy, które są i tak same w sobie bardzo, bardzo złożone, a i tak nie przybliżymy się wiele do korbanot, ponieważ ten koncept jest koncept czynu, nie jest koncept mowy, jest koncept czynu. Oczywiście jest machloket pomiędzy Rambamem i Rambanem na temat, co będzie w trzeciej świątyni. Dla przypomnienia, bo to są takie rzeczy, o których zwykle ludzie nie uświadamiają sobie poza judaizmem,
Mianowicie zwracałem uwagę oczywiście, że słowo korban nie występuje w Sefer Bereshit. W pierwszej księgi Tory nie ma słowa ofiara, nie ma słowa korban, ani nie ma w drugiej księgi. Dlatego pamiętacie, że Abraham, który właśnie Akedat Yitzhak jest to, co czytamy, Akedat Yitzhak słowo ola jest użyte, coś, co idzie do góry, a nie słowo korban. Ani w drugiej księgi nie ma słowa korban. Słowo korban występuje w całej Biblii hebrajskiej tylko w trzeciej i czwartej księdze i potem na ogromne chyba zaskoczenie wszystkich, którzy trochę czytali Biblię, nie występuje prócz jednego razu ani raz. To znaczy, że w całej tej części proroków i pism, czyli tej części Biblii hebrajskiej poza Torą, słowo korban występuje tylko i wyłącznie jeden, jedyny raz w księdze Jeheskela. Gdzie? Oczywiście przy trzeciej świątyni. Gdzie oczywiście też idea jest taka, że Jeheskel ma tą wizję, bo Jeheskel jest prorokiem w Babilonii, ma tą wizję tych martwych kości, które ożywiają i właśnie tym chcę powiedzieć, że mimo to, co Żydzi na tym wygnaniu babilońskim myślą, będzie świątynia. A może po prostu, oczywiście Jeheskel mówi o tam opis na końcu księgi Jeheskel nie jest opis drugiej świątyni, ale tej ostatniej świątyni, czyli trzeciej, i tam tylko raz występuje to słowo korban. Więc wróćmy teraz do tych 43 kropli krwi, które cały ten filmik można obejrzeć oczywiście na końcu Sefer Vayikra Pardesu, że są dwa istotne korbany na ten dzień. Pierwszy jest byk, a drugi jest korban, który w gruncie rzeczy są dwa zwierzęcia, ale jest to jeden jakby korban. Dwa w jednym, jakby, prawda? To są te dwa kozły. Dwa kozły. I zaczyna oczywiście to od tego, ja troszeczkę teraz to jakby skrócę, ale tak jakby dla małego takiego przypomnienia, zaczyna od widuj, czyli jest smicha. Smicha jest, że trzeba bardzo mocno oprzeć się na głowie tego byka. Wtedy Kohen Gadol robi wyznanie grzechu i jest to dla niego i dla jego rodziny, bezpośredniej rodziny. Potem idzie i zrobi goral. Goral, czyli goral oznacza loterię pomiędzy dwoma kozłami, który pójdzie, że będzie zrzucony z tego wysokiego urwiska, a ten drugi kozioł, który będzie korbanem w Beit HaMikdash. Ale oni tworzą jakby jedność. To jest bardzo istotne zrozumieć w całej tej sprawie. Bo oczywiście to słowo goral to jest pur. Goral jest hebrajskie słowo, pur jest persyjskie słowo. Pur oznacza loterię. Purim, dzień, na którym była loteria. I Yom Kippurim jest dzień, który jest jak Purim. Ponieważ teshuwa na Purim jest me'ahava, z miłości, a teshuwa na Yom Kippur jest z bojażności, z Yirat Hashem. Na Purim jest Ahavat Hashem, na Yom Kippur, Yom Kippurim jest teshuwa me'ira. Więc Kohen Gadol robi to losowanie, potem wraca do byka i robi następny widuj dla poszerzonej rodziny, czyli dla kohanim. I to jest jego osobisty byk. Potem bierze węgle i
ketoret, czyli te, ten, te, ten incens, to kadzidło, do Kodesh HaKodashim, wchodzi po raz pierwszy do Kodesh HaKodashim, a przy tym niż wszedł, zrobił szchitę na tym byku, czyli zrobił ten ubój rytualny i wraca, wchodzi po raz drugi do najświętszego miejsca i robi Zerikat Hadam po raz pierwszy 8 razy, 7 plus 1. No to oczywiście tutaj nie mamy czasu, ale niektórzy będą bardzo świadomi tego znowu trzeba przeczytać dobrze tekst, bo tam jest, to jest razem z ustną Torą, że jest to jedno skropienie i 7, czyli razem 8. Potem wraca, teraz bierze kozła, tego, który i teraz jest, ten kozioł jest, żeby przebłagać dla grzechów Izraela, i teraz zażyna tego kozła, bierze tą krew z kozła do środka i robi następnych 8 skropień. Czyli mamy teraz 16 razem w tym najświętszym miejscu. Potem wychodzi, ale stoi przed miejscem najświętszym. W pierwszej świątyni tam były drzwi, w drugiej świątyni były dwie zasłony, które się nie otwierały, tylko Kohen szedł pomiędzy. I teraz robi z krwi, która jest na czyniu 8 zrikot przed zasłonami, 8 zrikot z kozła przed zasłonami, więc mamy teraz 32. Miesza te dwie, krew byka i krew kozła, i robi zrikat hadam na złotym ołtarzu. To jest ten mały ołtarz, który stoi w miejscu świętym, w kadosz. I robi jedną zrykę w każdym rogu, czyli to są 4 i 7 na środku, czyli razy mamy 11, czyli 32 i 11 to jest 43. W tym momencie prawie sprawa jest całkowicie załatwiona. Idzie do tego drugiego kozła, który jest przy bramie Nikanora w świątyni. Tam jest człowiek przygotowany już, Tora go nazywa Ish Iti, Rashi wyjaśnia, to jest człowiek, który był przygotowany, żeby zabrać tego żyjącego, tą drugą połowę jakby tego korbanu i żeby go zrzucić z tego wysokiego urwiska. Skracam tutaj, bo to nie jest wykład, żeby dokładnie opisać całą tą czynność, potem jest czytanie Tory, spalenie tych korbanot na ołtarzu i tak dalej. Jest kilka takich technicznych rzeczy, ale w tym momencie, kiedy ten kozioł jest zrzucony z wysokiego urwiska, to jest, tam była ta słynna nić, którą miał przywiązane, ta nić zmieniła kolor z czerwony na biały. Czyli to są oczywiście rzeczy, które były niesamowite i które oczywiście dzisiaj my mamy bardzo trudną rzecz, żeby to w ogóle zrozumieć. Oczywiście pamiętacie, bo teraz bym chciał przejść na remez, na drugi stopień. Pamiętacie oczywiście tą słynną hasycką opowieść, że kiedy mój ojciec, przepraszam, kiedy mój, jak tam jest, pradziadek chciał coś osiągnąć, że szedł do pewnego miejsca w lesie, zapalił ogień i tak się stało. Kiedy pradziadek chciał po prostu coś osiągnąć, to poszedł do lasu, do tego miejsca, ale ognia już nie umiał zapalić. Ale mimo to tak się stało. Dziadek, jak chciał coś załatwić, poszedł do lasu, nie umiał już ognia zapalić, ognia już nie było, też nie widział, gdzie to miejsce jest po prostu. Okej, ale tak się stało.
A gdzie jesteśmy? Okay? Kiedy mój ojciec już do lasa nie poszedł, my dzisiaj nie wiemy ani o lesie, ani o ogniu, ani po prostu biedni jesteśmy, taki jaki jesteśmy. Po prostu mamy książeczkę, trochę czytamy i po prostu mamy nadzieję, że Bóg nam przebaczy. Oczywiście przynajmniej to magiczne słowo, które pozostaje nam, jest słowo teshuva. Teshuva. Czyli skrucha, zwykle skrucha tłumaczone, chociaż ten korzeń hebrajski oczywiście oznacza powrócić, wrócić do tego stanu rytualnej czystości, tego stanu, w którym przed tym niż zabłądziliśmy, ponieważ hebrajski koncept grzechu jest tak naprawdę nietrafienie w cel, prawda? Jakby to jest zabłądzenie de facto. To jest jedno słowo, ale w Machzorach mamy tak naprawdę takie trzy magiczne słowa, prawda? Czyli mamy słowo teshuva, Tefila i Cedaka. To są trzy słowa, które wszystkie są czasem źle rozumiane po prostu, bo to jest tak jak w Jeszywie tutaj, co my robimy w Jeszywie od lat? W sumie uczymy się słów, po prostu znaczenia słów. To jest to, gdzie edukacja zaczyna, kiedy zaczyna się pytać, co słowa oznaczają. Co oznacza teshuva? Teshuva oznacza powrót. A co oznacza tefila? Tefila nie oznacza modlitwa, tak jak, bo modlitwa się kojarzy z prośbą. Tefila jest słowo palal, ten szoresz, jest pelamedlamy, co oznacza sądzić się. A, czyli to, co wcześniej mówiliśmy o cheszbon hanefesh, czyli zrobić rachunek sumienia, po prostu to jest to, co oznacza modlitwa. I po tym jest cedaka. Cedaka zwykle się tłumaczy jako jalmużna. Słowo cedaka w pojęciu hebrajskim oznacza pewną powinność, cedek, to coś, co jest sprawiedliwe. To nie jest jakieś dobrowolne, mam dobre serce, więc daję almużnę. Nie, to jest pewna powinność Tory, żeby dać tą cedakę. Teraz nad tymi słowami w Machzorach są trzy małe słówka po prostu. Więc przy teshuva mamy małe słówko com. Com oznacza post. Tora nie mówi wprost, żebyś pościć na Jom Kippur, mówi w initem et nafshoteichem, będziecie uciskali wasze dusze. Więc dusza po prostu chce być najedzona. By the way, dzisiaj jest mitzwa, to znaczy jest taki koncept, że dzisiaj jest tak mitzwa jeść, jak jutro jest mitzwa pościć. Więc dzisiaj trzeba strasznie dużo jeść. Także com ma gematrię 136. Nad słowem tefila jest malusieńkie słówko kol. Kol oznacza głos. To słowo też ma gematrię 136. Z kolei słowo nad cedaka jest słowo mamon, który domyśliliście się, że ma tak samo gematrię 136 i oznacza dosłownie pieniądze. Więc te trzy rzeczy są tymi, to co nam zostało z tego Bejta Migdaszu, z tych korbanot, z tego przybliżenia. Niemniej mówimy, że w Wajikra 16 ten tam drugi, trzeci werset, który mówi, z tym Aaron wejdzie do miejsca najświętszego. Czyli Aaron HaKohen wchodzi do Kodesh HaKodashim i
Tora używa słowa zot, z tym, z tym. To słowo zot ma gematrię 408, co jest 3 razy 136. A? Czyli to jest po prostu sposób, to jest to, co nam dzisiaj zostało. Po prostu to jest tak się wchodzi. Dlatego po prostu trzeba, można by nawet powiedzieć, że to jest taka Ben Adam Lemakom, czyli ten post jest pomiędzy mną a Bogiem. Oczywiście, przepraszam, no zobaczmy, jak to kiedyś o tym mówiłem. Bo kiedyś wydaje mi się, że mówiłem o tym, że można i pomyśleć, że te trzy rzeczy wyrażają całkowicie ten stosunek Ben Adam le Makom, Ben Adam le Havero i Ben Adam le Atzmo. Może kiedyś indziej o tym więcej powiemy. Relacja pomiędzy mną a Bogiem, relacja pomiędzy mną a bliźnim i pomiędzy relacja ze samym sobą. Oczywiście tutaj trzeba troszeczkę pamiętać, że Yom Kippur nie załatwia wszystkich spraw. To znaczy, po pierwsze, nie załatwia absolutnie relacje pomiędzyludzkie. Czyli nie ma tak, że skrzywdziłem kogoś i Yom Kippur mi przebaczy. Po prostu trzeba pytać o mechile. Mechila oznacza moichel sein, oznacza po prostu przebaczyć. Niełatwa sprawa czasem. Niełatwa sprawa. To, co jest niesamowite, że Yom Kippur też nie załatwia naruszenie pozytywnych przykazań. I tutaj sprawa jest bardzo istotna. Pamiętamy, że przykazania się dzielą na pozytywne i negatywne. Oczywiście my nazywamy tak samo mitzvot lotase, prawda? Czyli jest mitzwa negatywna, czyli nakaz negatywny, żeby coś nie zrobić. I teraz jasna jest sprawa, że przykazanie pozytywne jest o wiele istotniejsze niż negatywne, ponieważ kiedy człowiek coś robi, jakby zapala to duchowe światło. To jest to, co się dzieje podczas wykonywania pozytywnej mitzwy. Więc ta mitzwa jak najbardziej jest istotniejsza niż dotrzymywanie tego, co nie wolno robić. Okej, nic nie robię, więc wszystko w porządku. Na przykład, proszę też, to też jest na marginesie, ale to jest coś, co może dla niektórych, którzy są w jeszywie, proszę pomyśleć tak, że poszczenie na Yom Kippur jest jednak pozytywne przykazanie. Ja go spełniam przez to, że nie jem, ale jest to pozytywne przykazanie. To jest przykazanie pozytywne Shev ve'al ta'ase, czyli powstrzymaj się, nic nie rób, ale się spełnia. To jest oczywiście na przykład, jak wiecie, że kobiety są zwolnione pozytywnych przykazań ograniczone czasem, ale jak najbardziej, dlaczego są? Bo mają dużo innych obowiązków, więc Tora im nie zawraca głowy, że mieli jeszcze więcej obowiązków. Oczywiście tutaj to przykazanie pozytywne, które jest ograniczone czasem, ale jest spełnione przez to, że coś się nie robi, są oczywiście jak najbardziej zobowiązane. Więc, ale wróćmy do naszego zagadnienia. Czyli mamy do czynienia z tym, że negatywne naruszenie negatywnego przykazania, albo, przepraszam, dotrzymywanie negatywnego przykazania jest taki status quo, nie robię to, co jest zakazane i koniec. Teraz zobaczmy, jaka jest teszuwa
za jedno i drugie przykazanie. Jeśli człowiek nie zrobi czegoś, co miał zrobić, to teszuwa jest taka, że musi żałować, powiedzieć sobie, że to się już nie stanie, że będzie dotrzymywał to, co ma dotrzymywać. I jest przebaczony mu. Z kolei negatywne przykazanie, jeśli ktoś zrobił coś, co nie miał zrobić, musi oczywiście od razu żałować, ale dopiero na Jom Kippur jest mu przebaczony. I teraz się pojawia pytanie, skoro powiedzieliśmy, że pozytywne przykazanie jest istotniejsze, bo jest ten duchowe światło sprowadzone na świat, to jak a teszuwa jest łatwiejsza, jest od razu załatwiona, a za naruszenie negatywnego przykazania trzeba czekać aż na Jom, to znaczy trzeba zrobić teszuwę, ale do końca przebaczony jest na Jom Kippur. A więc tutaj widzimy, że przebaczenie, które następuje na Jom Kippur, dotyczy tak naprawdę naruszenie negatywnych mitzwot. A? I oczywiście pytanie się pojawia, jak to może być. Myślę, że ta odpowiedź jest bardzo silna. Odpowiedź mianowicie, że Bóg nam dał jedno życie. To teraz. To właśnie teraz. No? Nie ma powtórki, nie ma po prostu jedno, jedyne. No? I są te dni. No? Są te dni. No? Oczywiście jest przerażające, jaka to niewielka liczba dni jest. To jest, nie chcę nikogo tutaj, moi uczniowie po prostu są przerażeni, jak im powie, ile tych dni mają. Tutaj my jesteśmy troszeczkę, nie, już nie mamy 25, prawda? Więc trochę strach, prawda? Trochę strach, ale tak jest, prawda? Tak jest. Więc idea jest po prostu taka, że jeśli człowiek przegapił coś, co miał zrobić i nie zrobił tego, that's it. Już nigdy więcej. Nie ma już żadnej, nigdy ten moment przegapiony nie wróci w życiu. To jest jakby koniec sprawy. Przegapione. I teraz nie ma co robić. Tak, trzeba żałować, trzeba zrobić szuwę. A Jom Kippur niczego nie załatwi, bo po prostu jeśli jest przegapione. Jakby nie da się nic więcej zrobić. Więc to oczywiście teraz wejdźmy już na, może tutaj przy tym drasz, oczywiście skoro już wymieniłem i tak troszeczkę idę przez te stopnie, to oczywiście drasz jest ten, że mimo tych 39 zakazanych podstawowych prac, które są zakazane na szabat, a, czyli to jest ta ingerencja do egzystencji, a, bo to znaczy, że człowiek na szabat jest idea wycofania się z ontologii, filozoficznie mówiąc, po to, żebym mógł właśnie jako wola przyjmowania mógł otrzymać duchowość. No to jest ta idea. Duchowość trzeba się oddzielić, wycofać od świata po to, żeby móc przyjąć ruchniut, duchowość. Teraz na Jom Kippur jest dodatkowych 5 zakazów. Jedzenie, picie, namaszczanie, micie się, zakładanie skórzanych butów i stosunki płciowe. Ok, więc o co chodzi? Chodzi, że na Jom Kippur, na odróżnienie od na przykład Rosh Hashanah, człowiek przez
powstrzymanie się tych wszystkich rzeczy nie tylko, że jest wycofanie z ontologii, jest w gruncie rzeczy od razu wchodzi na poziom malachim, na poziom, bo co jest idea anioła? Idea anioła jest, oczywiście w judaizmie jest związana z językiem, ale idea anioła, mając jedną nogę, uczymy się to na podstawie Jecheskela, ich nogi są jedną nogą, veraglehem regel jaszara, jedna prosta noga, to oczywiście oznacza, że nie mają wolnej woli. I Jom Kippur jest ten jeden dzień w kalendarzu żydowskim, kiedy Yetzer Hara, kiedy Satan, kiedy negatywna siła, nasza negatywna siła nie ma wpływu. Po prostu to jest ten wyjątkowy dzień w żydowskim kalendarzu, w którym się wchodzi od razu na poziom aniołu, co oznacza, dlatego też się ubieramy w biało, wiele ludzi stoi podczas tych wszystkich długich modlitw Jom Kippuru, się stoi, bo to stanie symbolizuje właśnie tą jedną nogę anioła, tak jak w tej modlitwie Szmone Esry, w tej stojącej modlitwie, która ma podobną ideę. I oczywiście w liturgii też jest moment, w którym odmawiamy takie zdanie, które odmawiamy po Shema Israel przez cały rok po cichu, Baruch Shem Kvod po cichu, odmawiamy na głos. Przez wszystkie trzy razy, kiedy odmawiamy Shema, mówimy to na głos. Dwa razy. Wieczorem i rano odmawiamy na głos. Bo według Kabały są cztery Shema, ale zostawmy detale teraz. Ponieważ to się bierze z Midraszu, który powiedział, który ojciec zebrał synów, Jakow zebrał synów, swoich 12 synów przed tym, niż umiera, chce się upewnić, że zdają sobie sprawę o jedności Boga, te ostatnie, najistotniejsze rzeczy, więc oni wszyscy razem powiedzieli Shema Israel, Israel oznacza Jakow, Shema Jakow, Shema Israel, Israel jest wyższy poziom Jakowa, Israel jest imię anioła tak naprawdę, jakie imię, które ma El na końcu jest związane z anielską potęgą, więc Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, i kiedy anioły usłyszeli po prostu to poddanie się, to powiedzieli Baruch Shem na głos. I my właśnie na Yom Kippur odmawiamy to na głos. Więc teraz, żeby troszeczkę iść już w zakończenie tego wykładu, jeszcze mamy ten kabalistyczny poziom. Więc tutaj zawsze wszyscy znacie mnie już od lat, więc wiecie, że zawsze tutaj jest myśl pada na ten ostatni moment Yom Kippuru, który się nazywa Neila. Neila, słowo Neila jest ta piąta modlitwa, to tylko na Yom Kippur jest ta piąta modlitwa. Codziennie mamy trzy, na szabat i święta cztery, a na Yom Kippur ta piąta. To jest moment, ostateczny. To jest w modlitwie czytamy Fana Hayom. Niektórzy tutaj oczywiście pamiętają, że drugi kanto Boskiej Komedii, Lo giorno se ne andava, a dzień odchodzi, Fana Hayom. Szekspira też pamiętacie, prawda, z Macbethu 5.5.
life is but a walking shadow, że życie jest niczym cieniem chodzącym. Więc i oczywiście wszyscy pamiętacie przed prawem Kafki, prawda? I pamiętacie tą hasycki addendum, tą glosę hasycką, że trzeba wejść, prawda? Trzeba wejść do Kodesha Kodashim, trzeba wejść do własnego serca. Kabalistycznie, jak powiedziałem wcześniej, Jom Kippur wchodzi od razu jakby na ten poziom ósmy, całkowicie duchowy, Bina, Makom Teshuva, Ein Hadinim Mam Takim Ele Beshorsham, czyli to jest jakby właśnie w tym miejscu, gdzie te sądy gdzie ten wyrok jest wydawany, tam się jest. I na Jom Kippur jeszcze jest jakby ten dodatkowy jeden stopień, który jest tak naprawdę najwyższy. Po prostu najwyższy, związany z tymi 13 cech miłosierdzia, którą czytamy w Szemot 34, które są związane oczywiście z brodą tego, co Kabała nazywa Arihanpin, z tą białą brodą, gdzie właśnie te grzechy są przebaczone. Po prostu ten najwyższy stopień. I który to jest stopień tak naprawdę? A w tej modlitwie czytamy takie zdanie, pod koniec Jom Kippuru czytamy zdanie Lifnei Hashem Titaru. Będziecie oczyszczeni przed Hashem. Przed Hashem. Kabała czyta, że oznacza to stopień, który jest przed Jutkej Wawkej. Jutkej Wawkej jest oczywiście kojarzony z tym miejscem Zeranpin, prawda, z tą sferą Tiferet. Co jest przed, lifnej Jutkej Wawkej? Lifnej Jutkej Wawkej jest imię Eke. To jest oczywiście to słynne imię Jestem, który jestem. To jest kojarzone ze sferą Bina. Powiedz synom Izraelem, że jestem cię wysłał, Eke wysłał cię do Moszego. Prawda? To jest ten trzeci rozdział w Szemot. Co to oznacza? Oznacza jestem. Prawda? To oznacza tutaj i teraz. To jest jakby ta niepowtarzalność tego momentu, w którym jest ten hasycki dodatek do bramy, przez którą ten z wioski nie może wejść, że jeśli nie wejdzie przez drzwi, trzeba wejść przez okno, ale trzeba wejść po prostu. Trzeba spróbować zrobić wszystko, żeby na moment osiągnąć ten stopień jestem, ten stopień przezroczystości i wiem, że on wie, że ja wiem, że on wie, prawda? Tego całkowitego tej spójności, prawda? Być w sercu, po prostu być w tym swoim bytu rzeczywistym, prawda? Nie po prostu w maseczkach, które sobie nadajemy. Teraz dajemy drugie maseczki, ale myślę o tych maseczkach, prawda? O tych maseczkach, że każdy tutaj, prawda, czy tam pan Andrzej Król, którego znam, pan Elżbieta i tak dalej, dajemy sobie te nasze maseczki i robimy te nasze tańce egzystencjalne. Tutaj jest moment, gdzie tylko jedno się liczy. Tylko ta bez maseczek. Prawda? To jest to miejsce najświętsze, to miejsce serca jest miejsce, którym już żadnego udawania nie ma. Gdzie jest ta absolutna szczerość. To jest moment, w którym Jom Kippur, który tak naprawdę stale mówi o tym, ale teraz mówi, słuchaj, przez cały Jom Kippur dałem ci szansę,
jeszcze tego nie zrobiłeś, to teraz. Teraz po prostu. Teraz jest to lifnej Hashem Titaru, że to jest ten najwyższy z najwyższych poziomów, że jeśli nie zrobiłeś tego, jeśli od samego początku Jom Kippuru, bo w Machzorach na początek Jom Kippuru są dwie takie modlitwy trochę dłuższe. Jedna, tefila Zaka, jest to zdanie Tovel Vesheretz Beyado. To znaczy, trzy słówka. To oznacza, że się człowiek zanurza do mikwy, ale trzyma w ręce szerec. Szerec jest jeden z płazących się zwierząt, które kiedy są martwe, przekazują rytualną nieczystość. Więc ten człowiek zanurza się w mikwie, trzymając, więc kiedy wejdzie z tej mikwy, po prostu jest tak samo rytualnie nieczysty. I to jest niestety po prostu psychologiczna gra, którą na Jecer Hara stawia. To znaczy dokładnie to, że teraz będziemy fajni, mocy Jom Kippur już po prostu w starych butach. Po prostu z powrotem. To samo. Maseczka, trochę tańca i tak dalej. Więc oczywiście ja zawsze myślę o tym problemie w taki sposób, że pamiętacie, że w logice jest argument dedukcyjny i indukcyjny. Dedukcyjny to jest na przykład silogizm Arystotelesa, prawda? Jeśli A to B, jeśli B to C, więc A, C. Jeśli założenia są prawdziwe, po prostu jest to 100% prawdziwe. Indukcyjny argument jest innego rodzaju. Widzę, że coś się stało wiele razy. Więc na podstawie tego robię indukcję, że tak się stanie w przyszłości. Ale oczywiście, że indukcyjny argument nigdy nie może być 100%, ponieważ może jutro słońce akurat nie będzie wschodu słońca. Jest mała prawdopodobność. Da? Więc jak uniknąć temu triku Yetzer Hara, Tovel Vesheretz Beyado, tego psychologicznego triku? I myślę, że polega to na tym, że trzeba powiedzieć, że trzeba w tym teraz momencie, tego momentu tej neili, tego zamykania tej bramy, trzeba po prostu rzeczywiście zrobić tę szuwę, nie myśląc, co będzie. Bo Yetzer Hara próbuje właśnie powiedzieć, słuchaj, nie, no stary, przecież wiesz, jak to jest. W zeszłym roku też tak mówiłeś. Nie, po prostu może jest tak, że indukcja właściwie nie ma 100% pewności. Więc może w końcu człowiek po prostu trochę tego rozumu w końcu nabierze. Więc ja skończę, proszę Państwa, z taką jedną ideą. Tak, różne rzeczy robiliśmy lub nie robiliśmy w przeszłości. Więc jest ten moment, w którym trzeba troszeczkę pomyśleć. I w 1912 roku Jom Kippur był z 20 na 21 września. 22 września, czyli dzień po Jom Kippur, człowiek, który z pewnością był w staronowej synagodze na Jom Kippur, bo w rodziny Kawki chodzili do synagogi 4 razy w roku, więc zakładam, że Kawka był na Jom Kippur, ale Kawka stał się Kawka
22 września 1912 roku, dzień po Jom Kippur, Kafka w jednej nocy z jednego marszu napisał swoją pierwszą taką istotną, krótką powieść, która się nazywa Urtel. A, czyli ten, jak to jest po polsku, nawet nie sprawdzałem. Okej, okay, ktoś będzie wiedział po prostu. Ktoś będzie wiedział. A? Ale więc pomyślałem sobie, że oto właśnie że o to właśnie może i chodzi. A? Że ten wyrok, a? Ten wyrok jest może po prostu co, że każdy miałby w sumie rzeczywiście pomyśleć w tym momencie na to, co w zeszłym roku nie szło dobrze, pomyśleć też o tych rzeczach, które były dobre. Poprosić Boga, żeby nadal te dobre rzeczy nam dostarczał. Ale przede wszystkim, żeby też po prostu postanowić i ruszyć z tego z tej naszej letargii, prawda? Ospałości, żeby właśnie coś z tym naszym istnieniem zrobić, żeby rzeczywiście nie mówić do siebie, a dzisiaj nie mogę, bo to, nie, po prostu, żeby to właśnie był rok, którego człowiek będzie pamiętał, nie tak jak ten rok, co teraz minął, jest ten, okej, rozumiem, po prostu w każdej epoce trafia na świat jakaś nieprzyjemność. Ale nie można jakby się podać, ale trzeba po prostu trzeba dążyć naprzód, marszować. A może to nawet jest nie tylko to chodzenie, nie spacerek, tylko po prostu marsz do przodu, że i dlatego tu się zatrzymam i życzę Państwu, żeby ten rok był bruchnius, bgaszmius, czyli w duchowych przedsięwzięciach przede wszystkim, ale w materialnych, żeby wszyscy byli zdrowi, żeby pańskie rodziny były zdrowe, żeby po prostu kwitnąć, żeby spełnić to jedno, jedyne życzenie, które nam Bóg dał. Obyście wszyscy byli zapieczętowani, gmar hatima towa, żeby każdy był zapieczętowany jak na najlepszy rok. Papa. Pa.